No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Dzisiaj mamy 13, moi drodzy, sierpnia 2024 roku. No i chciałbym dzisiaj zaprosić Was na godzinę 21.00 do nas na naszą platformę M-Forum, gdzie link do streama na żywo otrzymacie pod tym filmem. Moi drodzy, będziemy zajmowali się sprawą w trybie interwencyjnym. Tak jak ostatnio była sprawa pana Kardasza naświetlana i następna sprawa, która była prezentowana jako sprawa związana z porywaniem dzieci w Polsce. Jakoś tak się dziwnie składa, że ostatnio pełno jest takich spraw interwencyjnych, które trzeba byłoby pokazać i wszyscy dbają na innych tych platformach, moi drodzy, w taki sposób dość przestępczy, gdzie tworzą się pewne sekty, które chronią pewne układy złodziejskie. Tu jest bardzo, moi drodzy, interesująca sprawa. Program będzie dotyczył pana Piotra Tymochowicza. Ja przypomnę, to jest człowiek, który w Polsce zajmował się kreowaniem wizerunków polityków, czyli wystrugiwał z tak zwanego banana ludzi, którzy później w Polsce mieli, moi drodzy, znaczenie. O co chodzi? Generalnie chodzi o to, że pan Piotr wyjechał z Polski po wyroku, który zapadł na niego w sprawie dość niejasnej, to były porachunki pomiędzy tymi politykami, którym on pomagał, a nim, i sprawa gdzieś tam, moi drodzy, bardzo mocno obijała się o sprawy również pedofilskie i inne rzeczy. To jest sprawa, co do której nie będziemy wracali, ale przypominam tylko dlatego, że ludzie w Polsce kojarzyli później właśnie wizerunek Piotra Tymochowicza z tą sprawą właśnie, którą rzekomo ktoś na niego spreparował. Prawda jest taka, że w związku z tym wyjechał do Kambodży, dlatego że w Kambodży nie ma, moi drodzy, ekstradycji do Polski, nie ma takich rozwiązań prawnych. No i dzisiaj dowiadujemy się, że pan Tymochowicz, moi drodzy, jest bardzo mocno związany z taką można powiedzieć, aferą, która dotyczy bardzo dużej ilości Polaków za granicą, a konkretnie skupia się na Polakach, którzy mieszkają w Azji, czyli tam Kambodża, Tajlandia, Chiny, Filipiny, etc., inne te kraje, gdzie, moi drodzy, dochodzi już do sytuacji bardzo niebezpiecznych, ponieważ są tam groźby karalne, szantaże, zastraszania, pomówienia. Prywatnie Wam dodam, że kilka krajów, można powiedzieć, z tego rejonu świata zainteresowały się, krajów azjatyckich, ja nie będę się wtrącał, bo tam są postępowania na takim dość, można powiedzieć, już poważnym poziomie. Zleceniodawcami, moi drodzy, są poszkodowani w tej sprawie, którą reprezentuje pan właśnie Piotr Tymochowicz, nazywając swoją działalność projektem Q-Logos, który sprzedaje udziały w tym właśnie, i udziały te, uwaga, nazywają się patataje. To jest, moi drodzy, jak są bitcoiny, to u pana Tymochowicza są to patataje. Te patataje są w różnej wartości, w różnych, moi drodzy, walutach. Na dzień dzisiejszy kwota gdzieś już oscyluje w miliony, i to uwaga, dolarów, a ilość poszkodowanych jest wręcz gigantyczna. I dzisiaj o godzinie właśnie, moi drodzy, 21.00 będzie u nas stream otwarty. Oczywiście on będzie restreamowany przez taką platformę IO, gdzie można włączyć do 30 różnych platform i w jednym czasie po prostu nadawać, żeby zwielokrotnić przekaz i żeby to, moi drodzy, poszło wszędzie tam, gdzie powinno dojść. No i, moi drodzy, jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, ponieważ my tutaj w Polsce nie wiemy za bardzo, co tam się dzieje. Będziemy dzisiaj mieli wywiad z osobą, która jest poszkodowana. Na razie imię i nazwisko nie padnie, chociaż ta osoba będzie przedstawiona. No i, moi drodzy, dziwne rzeczy się dzieją z nazwiskami takimi jak pan Zbigniew Stonoga, pan Jan Potocki i pan Jan Piński, którzy odgrywają pewną rolę w tym, co robi pan Tymochowicz za granicą w tej chwili, gdzie są bardzo ostre kłótnie na różnego rodzaju komunikatorach. Możecie tam sobie to wygooglać, żeby tą sprawę
mniej więcej liznąć, o co chodzi, ale nie jestem pewien, czy pan Zbigniew Stonoga wie, że no, w tych przekazach pana Tymochowicza pada nazwisko i Zbigniew Stonoga, i moi drodzy Jan Zbigniew Potocki i Jan Piński. Czy to odbywa się za ich zgodą? Czy pan Tymochowicz miał pewne rzeczy ustalone z tymi ludźmi, których tutaj widzicie? O tym dowiecie się dzisiaj o 21.00. Zapraszam. Materiał będzie odblokowany, wstęp wolny, czat również odblokujemy, żeby można było, moi drodzy, pewne rzeczy jeszcze dodać w formie, można powiedzieć, zewnętrznych informacji. No to i chyba na razie tyle. I załączę wam jeszcze materiał, który nagrała osoba, która będzie dzisiaj z nami rozmawiała. Jest to człowiek, zresztą sami zobaczycie, tak, poszkodowany w tej sprawie i mniej więcej jakie metody przeciwko niemu były użyte. Pozdrawiam, 21.00, zapraszam. Link macie w opisie filmu lub też w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Znajdziecie link bezpośredni do naszej platformy. Do usłyszenia wieczorem, moi drodzy. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na moim kanale. Witam was, Grzegorz z Kambodży, Hanys z Kambodży. Moi drodzy, no i w końcu doczekaliśmy się. Dzisiaj o godzinie waszej 20.00 mam wywiad z pierwszą telewizją, ponieważ Piotruś Tymochowicz tylko zaczyna coraz to większe smrody jakieś wyciągać o mnie. Kłamstwa oczywiście, kłamstwa mówię. Ponieważ stwierdził, że zrobi kanał i zrobi ze mnie totalnego pedofila, to ja mu pokażę, z kim on zaczął, co on robi. Zaczynamy grę, ale nie w kotka i myszkę. Zaczynamy grę prawdziwą, taką, jakiej się w końcu doczekałem. Więc dziś godzina 20.00. Nastawcie sobie odbiorniki i zapraszam do oglądania, bo będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. To będzie audycja, ja będę pod telefonem, będzie około 2000 ludzi na wizji, będą zadawać mi pytania, a ja będę po prostu odpowiadał. Jaka telewizja, jaki kanał, tego na razie wam nie powiem, ponieważ to ma być niespodzianka, szczególnie do pana Piotrusia. Stwierdzili, że to trzeba nagłośnić w końcu w mediach, żeby to poszło w świat, więc uważam, że mają rację i trzeba to zrobić, bo inaczej się nie da. Przepraszam, 21. 21, powiedzmy się 21, to będzie w nocy druga u mnie, czyli to u mnie będzie 21 godzina. Moi drodzy, no cóż, ja myślę, że czas tym zrobić już porządek. I myślę, że to się już powoli tak wszystko zaczyna teraz dziać. Dlatego pan Tymochowicz zaczął mnie atakować. Zaczęli mnie straszyć. Jakiś tam, że muszę zrobić, jedna rzecz. Macie filmik, zobaczcie, sami tam wyraźnie mówi. Na poszkodowanie jest filmik, część druga. Pierwsza, sprawdźcie, zobaczcie, czy kłamia, że on zrobił jeden ruch zrobi i zniszczy całą moją rodzinę. Panie Piotrze Tymochowiczu, spróbuj pan zniszczyć moją rodzinę. Startuj pan. Mówię wam to dlatego dzisiaj wszystko, że po tym, co dzisiaj się wydarzy, zdaję sobie sprawę, że jestem w niebezpieczeństwie i mogę być, jak świętej pamięci Andrzej Leper, zlikwidowany. Ale cóż, takie jest życie. Jerzy, kto winien tym ludziom wszystkim, których wprowadziłem. Po prostu. Stwierdziłem, że muszę to zrobić. I robię. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Przyjdźcie dzisiaj.
Wysłuchajcie, będzie wystawione trochę prędzej, z godziny na dwie może szybciej wystawia. Gdzie będziemy słychać? Gdzie będzie słychać Hanesa z Kambodży? No to tyle. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak wam powiedziałem. W tej chwili nie będziemy na żadnych live'ach. Nie mam czasu na to. Mam bardzo, bardzo poważne sprawy w tej chwili do ogarnięcia. I myślę, że to mi zejdzie jakieś jeszcze co najmniej 4-5 dni. Jeżeli, kochani, oczywiście będę filmiki wysyłać na bieżąco, będę wrzucał filmiki. Tylko, no tylko tyle mogę na razie, bo niestety będę tu i tam i nie mogę mówić, gdzie będę, tu i tam, więc po prostu uszanujcie to, muszę załatwić to, co chciałem dawno już załatwić, a to mi trochę zejdzie czasu z tym. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, zapraszam dzisiaj, wasza godzina 21, powtarzam, 21. Hany z Kambodży dzisiaj brzmi. Dzień dobry wszystkim. Okay. Witam was, kochani, Hany z Kambodży oraz mój kolega, mogę powiedzieć, że mój przyjaciel, bo to on mnie ostrzegł bardzo, bardzo dawno temu, żeby nie wchodził w ta piramida projektu Kilogos. Może Paweł coś więcej powie. Zapraszam, Paweł, teraz dałem głos tobie. No powiem, jak od początku to wyglądało. No, jak się poznaliśmy, to się kiedy to było? W marcu, o ile się nie mylę, ubiegłego roku, tak? Tak. Jakby przylecieliście. Ja wtedy też przyleciałem do Kambodży. No i tak się zbiegło, że akurat ten tam się chciał spotkać, Tymochowicz, bo tam zesrany był z tym swoim paszportem, bo nie wiedział, czy może pojechać nawet do Tajlandii, żeby sobie ten paszport odnowić, że tam mu się za pół roku kończył, więc... Jeżeli się nie wybrał do Tajlandii i nie załatwił sobie inaczej paszportu, to raczej go nie ma. Ale abstrahując od tego, wtedy was poznałem, jak pamiętasz. Pamiętam. I wtedy już na dzień dobry tego brodatego frajera, jak on tam się Artur nazywa, czy ten, tak. To już wtedy miałem z nim od razu pierwszą i ostatnią spinkę. Pierwszy raz go w życiu widziałem i od razu wiedziałem, że to jest frajer i oszust. No i o Tymiechowiczu po paru rozmowach i bezpośredniej z wami, to co on tam opowiadał o tym więzieniu, o tym jaki to tam macher więzienny on był, jak on tam ludzi po kątach rozstawiał, przecież to widać było, że to frajerstwo. Potem jeszcze, no wiesz, no dobrze, że my złapaliśmy kontakt, bo no ile minęło, 2-3 tygodnie od tego pierwszego spotkania, albo może miesiąc, jak wam dałem znać o moich przemyśleniach, tak? Tak? On mnie z niczego nie okradł, bo mnie nie jest w stanie taki gnojek okraść, tak? To jest zwykły mały przekręt, oszust. Te jego opowieści o tym, jaki to on, nie wiadomo jakie znajomości ma, jak z rodziną królewską, no to są po prostu, kurwa, tak śmieszne i tak żałosne i tak żadne. Nie wiem, jak on, jacy ludzie przyjmują się na to. Nie obliżając wam, bo wy niestety też się przyjęliście trochę. Ja ci może przekazać dlaczego. Dlatego, że to jest, w sumie przyznam rację, jest po prostu zajebistym manipulatorem. Można powiedzieć, że mu to bardzo, bardzo obcykane. Umie wkręcić człowieka tak, że jemu zaufał w 1000% po prostu. Słuchaj, mnie chciał wkręcić na 100 tysięcy dolarów. Opowiadał różne historie właśnie przy okazji tego jego kuwers czy sruwers jakieś tam... Logos. No, tego gówna, że tam z jakimś szachem, kurwa, nie Iranu, czekaj, co to było, książę z Dubaju. Miał, tak. Książę z Dubaju miał być. Kurwa, jak ja to usłyszałem o tym księciu z Dubaju, jak tam pojechałem, jak zobaczyłem go w tej oplutej, kurwa, spoconej, kurwa, brudnej koszuli, mówię, ty książę z Dubaju, iść ty w pizdu, kurwa, do tego Dubaju. Tam opowieści jakieś... Na tych Facebookach napierdalał jakieś teksty, że w Kambodży nie ma urzędów skarbowych, że wolność, że każdy Khmer może nosić broń, tak. że za, nie wiem, że narkotyków można używać, że tak. Wszystko totalnie, kurwa, wymyślone, wysrane. Potem wrzuca jakieś zdjęcia z Bali, z jakiegoś drogiego resortu, gdzie noc kosztuje 2000 dolarów.
A tam wypisywał, że takie domy można za 2,5 tysiąca dolarów mieć w Kambodży na własność, nie? Na zawsze. No wiesz, takie. Pamiętam. Ja mu wtedy napisałem, słuchaj, kurwa, durniu. Ja akurat byłem w tym ośrodku i wiem, co to jest, a ty kłamiesz, kurwa. No to mnie zablokował i chuj, to już więcej nie widziałem, co on tam wypisuje. Także ja od roku co najmniej nie wiem. No. Szkoda mi was, kurwa, strasznie, tych wszystkich ludzi, co tam powpadali. Ktoś mi tam podesłał później jakieś zoomy, gdzie on tam tych ludzi. Czekaj, co to było? Jakaś teoria wszystkiego, jakieś struny, Teoria sruny. struktur i tak dalej, i tak dalej. Kurwa, ty, ja to posłuchałem chwilę. Zobaczyłem, bo to ktoś mi linka do Zooma czy jakiegoś screena przysłał, znaczy nie screena, tylko wideo nagranego Zooma. Ja to obejrzałem parę minut, bo długo nie wytrzymałem. Mówię, przecież to jest totalny stek bzdur, kurwa. Bredni, które wiesz, byle student by to rozpierdolił, student fizyki czy matematyki, tylko że on sobie dobrał takich ludzi, co będą siedzieć. Rozdziawią japy i powiedzą, jaki ten Tymochowicz jest kurwa mądry. On was w chuja robił. Po prostu wszystkie te sesje o teorii strun to były kurwa żarty z was, z waszej powagi, z waszych pieniędzy. Jeszcze wam kurwa czas zabierał, marnował. A to kunik zwykły jest. Wiesz, że ten frajer nawet pierwszego roku nie skończył. On był studentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale nawet roku nie wytrzymał, bo go wyjebali. Czyli nie zaliczył nawet pierwszego roku. To jest to jego całe wykształcenie. I on będzie tu teorię opierdalał, strun, czy teorię wszystkiego, czy ja mówię, jak jest, nie strun, tylko czego, bo zapomniałem. Teoria No po prostu. struktur. Teoria A struktur. struktur, kurwa, nie strun, dobra, bo mi się pojebało. Jeszcze teraz Ale nie wiem. ta teoria, też te wszystkie jego opowieści o tym, jaki to on jest fizyk. Wy mi wrzuciliście kiedyś nagranie, jak on gra na pianinie. No skurwysyn tak fałszuje, a uważa się za jakiegoś, kurwa, nie wiadomo jakiego, wirtuoza pianina. Fałszuje, kurwa, fatalnie, ale pianino, on jest gracz. On jest fizyk, on jest gracz, on jest, kurwa, wszystko wie najlepiej. A zobacz, na każdym jego zoomie, w każdej rozmowie, wszystkie jego ruchy, wszystkie, cała mimika pokazuje, że on jest kłamcą. To widać, że on kłamie. Tak. Po tym, jak on z Zrobił. oczami, wiesz, jak on ucieka, to ciągle robi tak. Wie, słuchaj, nie, to on robi tak, bo on ma 1000 monitorów i on patrzy, kto na niego co pisze. Czy już Skype nie trzeba zablokować, wiesz? To ja to wiem akurat, bo ja był u A niego, to co, na nie wiem, swoim jednym na monitorze można jego zobaczyć, czy monitory, także i wiem nie? na Aha. pewno. Ale to już mi pomijając, wiesz co, bo ja nie chcę już bluźnić na niego, nie chcę na niego bluźnić, bo ja myślę, że ludzie sami zrozumieją. Mnie chodzi o to. Ja na niego nie bluźnię, ja po prostu mówię, co uważam. Mam wyjebane, uważam, że jest frajerem i to nie jest bluźnienie, bo bluźnił to bym może, jakbym powiedział, że jest skurwysynem i pedofilem. No, Co ale wiesz, tak, jak ja kurwa? by takie coś teraz puszczę na Facebooku, to mogą mnie zablokować Facebooka przez takie coś. Wiesz? Jakby nie No puszczał. to nie będziemy tego robić, jak nie chcę, żeby No. ci zablokowali Facebooka. No. Możesz to wyciąć albo wyciszyć. Zgadzam się na jakieś tam, powiedzmy, wycięcia, ale nie na, oczywiście nie na manipulację całego, ale ty tego nie zrobisz, jestem tego. Nie, ja Poza dopuszczam na tym. żywo, tak jak leci, najwyżej mnie zablokują. Ja chcę, żeby ludzie Dawaj. zobaczyli, wszyscy, że to nie tylko ja jest psychicznie chory, bo w tej chwili jest tak, ja psychicznie chory, wiesz? Mnie już zrobił psychicznie chorym, mnie trzeba w Kambodży na Słyszałem, leczenie. to też mi podesłał ktoś, to jakaś grupa ludzi, którzy nie potrafili jednego zdania złożyć do kupy, rozwodziła się nad twoim zdrowiem psychicznym. Tak, ja Tak, tak, słyszałem tak. to. To Także ja jest po wam, kochani, prostu chcę cuda. powiedzieć tak wszystkim, że jest zdrowie psychicznie bardzo dobrze. Ja jest tylko ewentualnie niezdrowy z tego powodu, że poznałem tego człowieka, bo jedyne, co mogę mu zawdzięczyć, to zawdzięczę mu to, że wylądowałem w Kambodży, że mnie tutaj ściągnął. Nieważne już, co już Nie naobiecywał, że ściągnął wszystkie na ciebie, tylko wierzbie i twoje tak dalej. pieniądze i twoją darmową pracę. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Jemu na nikim z was nie zależy. Jemu zależy na tym, żeby was wszystkich wykorzystać i żeby was potem porzucić jak mokrą, brudną ścierę, tak? To jest Wykręcić, jego. wykręcić i wyrzucić. Tak. I wiesz, ludzie mają, nie wiem, jakiś syndrom sztokholmski, kurwa, ci, co się z nim trzymają, albo trzyma ich za jajca, bo więcej pieniędzy położyli i liczą, że coś odzyskają. To ja ci powiem,
Trzeba tym ludziom dać przekaz. Słuchajcie, nic nie odzyskacie. Zostaliście wyjebani, a teraz tracicie jeszcze czas. I stracicie go jeszcze więcej, jak będziecie się z tym złodziejem, z tymi złodziejami, bo to jest dwóch oszustów. Ja się nie boję takich gnoi. Mi to oni gówno mogą. Mi tak samo. Słyszałem, że oni rozpuszczają plotki, że są z jakimiś służbami powiązani, z jakimiś, kurwa, wywiadami różnych krajów. Tak, że stoją Bzdury już po wszystko. gruszki, żeby chce odpuścił, bo ty Bzdury. Bohowicz jest Bzdury, tak. niebezpieczny. Tutaj, no. To, że dostałeś takie pogróżki, to znaczy, że on już jest przyciśnięty do muru i on już Wiem. się wije, on już jest obcrany. Wiem. I on będzie teraz weźmie jakichś właśnie ludzi, co tam ma pieniądze, ich pieniądze trzyma, znaczy zabrał już, ukradł, to nie to, że on trzyma. Nie wiem, co z nimi zrobił i to nie jest moja sprawa, ale gwarantuję ci, że nikt tych pieniędzy nie odzyska. Ale to Nikt, się już chyba że... przekonałem i o tym doskonale wiem, bo jeden człowiek, który chciał odzyskać pieniądze, będzie z nim za niedługo wywiad. On nie wpłacił dużo, bo on wpłacił 3000 dolarów, a miał ciężką sytuację i począło te pieniądze naprawdę. I pokazał mi No. wszystkie pisma tym Ochowicza, co mu napisał, i jak go opisał, później go obrzygał i powiedział, że mu pośle sanepidy i cokolwiek, że go zniszczy totalnie. Także wiem, jakie on ma metody Słuchaj, działania. powiem ci tak. To jest najbardziej podłe, że ludzie bardzo przyciśnięci do muru liczą na to, że zarobią z nim pieniądze i się odbiją, a on ich jeszcze bardziej, kurwa, wbija w ziemię. Odbiera im wszystko, właśnie tak jak mówisz, ostatnie pieniądze. Ty nie miałeś, kurwa, na operację, bo ci na leczenie, bo ci zapierdolił wszystkie twoje pieniądze, ukradł ci wszystko co do grosza. Mało tego, wykorzystał ciebie i twoich synów do darmowej pracy przez wiele miesięcy. Jakieś konta tam poblokowali twoim dzieciakom, słyszałem. To jest po prostu skandal, kurwa, że on, wiesz, on nie pójdzie i nie okradnie kogoś zamożnego, bo ktoś zamożny weźmie, kurwa, trzech gości z kijami, pójdą, opierdolą mu, wiesz, tymi kijami go otłuką, potem mu połamią ręce i nogi i powiedzą, że jak jutro nie będzie hajsu, to przyjdą i dokończą robotę. A wy co zrobicie? Wy jesteście biedni, wy nawet nie macie pieniędzy na bilet, kurwa. I on właśnie takich ludzi wykorzystuje, takich ludzi okrada. Bo takich jest najłatwiej, bo są bezbronni właśnie. O to chodzi. Dlatego właśnie Rozumiem. się, bo tak jak mówisz, on każdego jednego człowieka pierwsze wykorzystuje, później niszczy. Jest też w projekcie, był w projekcie taki młody człowiek, bardzo fajnie, nie będę mówił imienia, wszyscy będziecie wiedzieć, bo go żeście znali. Był wprowadzony do projektu, miał prowadzić tam, no, jak się to nazywa, mniejsza o to. Miał tam być w środku, wszystko tam odpisywał, w saporcie pracować. Pracował. Przepraszam, do dziś nie odzyskał swoich pieniędzy, skontaktował się ze mną i mało tego, to jeszcze się okazało, że dostał pogróżki, bo chłopak chciał mi pomóc w Zoomach, żeby były live na żywo. Więc dostał maila z pogróżkami. Ale tego maila akurat ją zabezpiecza i o to sprawdza i jeszcze to do tego dojdę, bo to jest do sprawdzenia i o to zgłasza. I Nie sprawdzisz. Jeszcze raz Nie temu sprawdzisz, bo byle śmądak dzisiaj potrafi pójść przez proxy serwery, pozakładać sobie konta gdzieś tam, wiesz, w innych krajach i IP numer też ci przez VPN-a nie dojdziesz. To okej, musiałbyś mieć ale to naprawdę... mówię to publicznie, ty Mochowicz, tak jeszcze raz tego chłopaka postraszył, on jest niepełnoletni. Ty wciągłeś chłopaka w doktylogo niepełnoletniego. Pamiętaj, co ci grozi. Jeszcze raz postrasz tego chłopaka, a zobaczysz, co będzie. I to nie są żarty. Bo Wiesz, co przesadzę. Gantymachowiczowi grozi? Nic mu nie grozi, bo jest w Kambodży, nie ma stamtąd ekstradycji. I dlatego on to wie. On to wie i dlatego to wykorzystuje, Nie, bezwzględnie. nie, to na ten temat to sobie porozmawiamy prywatnie. No on tak myśli, że mu nic nie grozi, ale on się nie zdaje sprawy jednej, że on robi bardzo wielką głupotę. Czy ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, tego nie ma co poruszać Nie ma. publicznie, ale moim zdaniem... Jedyne, co można zrobić i co ma szansę powodzenia, to ostrzec innych ludzi, którzy jeszcze nie zaryzykowali. I o to jeszcze nie zostali okradzeni, no bo to nie żadne inwestowanie, właśnie to robią kradzież. Ten program, żeby ludzie zrozumieli, zanim gdziekolwiek przystąpią, to sprawdzili wszystko. I jeszcze jedna rzecz jest. Dzisiaj napisałem Temuchowiczowi i teraz mu powiem jeszcze raz. Temuchowicz, wszystkie moje chłopaków filmiki mają być usunięte. Nie chcemy z tobą nic wspólnego. Nie chcę, żeby jakikolwiek filmik mój istniał z tobą na YouTube czy na Facebooku. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja zrobię inaczej. Naprawdę. I to nie są straszenia. Są metody.
No mam nadzieję, że wam się uda, no bo no dobrze by było tych ludzi odszedł. Wiesz, tak jak ja ci mówiłem, mi nic nie ukradł, bo jest na to za głupi i za cienki, żeby mnie, Ale wiesz, chciał w cię jakiś taki na grube nakręcić. pieniądze. Ja też mam, Słucham? ale chciał cię na grube pieniądze złoić, tak samo chciał mojego To kolegi chciał, grzecznego. tak. No to mówiłem ci, że chciał mnie na jakiegoś szejka z Dubaju, czy jakiegoś O, księcia, czy mojego kolegi też innego. chciał naciągnąć na kasa i opowiadał, że mu BMW za 1 000 000 dolarów i w ogóle, a później się okazało, że to jest za 120 tysięcy BMW. Także no, on lubi bajki pisać w ogóle i różne 120 pierdolić tysięcy to też historii. nie mało, bo mówimy o dolarach. Tak. Mówi co o tym I8, o którym tak opowiadał, tak? Tak. No Nie, mnie się o to, ja nie dziwię chcę, się, wiesz skąd to co, i po co w ogóle to BMW, ale no cej, uważa, bo mogę tylko powiedzieć tak wszystkim, kurwa, trzymajcie się z daleka od tego, chyba że chcecie stracić pieniądze, świadomie wyrzucić je do śmieci, ale to lepiej, idźcie do sierocińca, dajcie biednym dzieciom, dajcie kurwa żebrakowi do michy, a nie pchajcie w dupę temu frajerowi jednemu i frajerów, drugiemu, no frajerów. to jest moje zdanie, no. Bo oni się teraz bardzo dobrze żyją i się z tego śmieją. Jeden. Śmieją się ze wszystkich frajerów, których okradli. Tak, Zgadza się. zdecydowanie się śmieją. I teraz jeszcze Zdecydowanie się jedna śmieją. bardzo ważna rzecz. Wczoraj nastąpił komunikat, że Upcoin podskoczył, udziały, przepraszam, podskoczyły o 1500%, także jak kupił ktoś z Was udziały na początku za 2000, to dzisiaj powinien mieć 0,1% 30 tysięcy. Więc powinniście sobie wypłacić, tak to temu hobbyś mówię, mam filmy nagrane, mogę wam pokazać, że mówił, że jeżeli zainwestowaliście 2000, a jak będzie po pół roku, czy po 2 latach 30 tysięcy, to sobie zostawiacie 2000, a resztę sobie wybierzcie, nie? Spróbujcie to wybrać i życzę wam takiego wielkiego powodzenia. I on już poszedł pod sąd, też nie wiedziałem tego, że jest sąd w ogóle, Kilogos, bo ja źle na okna wpływam na projekt, więc po prostu teraz jest sąd, czy mi przyznają te upcoiny, czy mi nie przyznają te udziały, czy te pieniądze. Ja mam w dupie te pieniądze, Cię będzie w dupie to cieszył, wszystko. jak tobie Wierzę. oddadzą to, co żeś przyniósł na początku. Ale na to bym niestety, na to niestety prawdopodobnie też nie możesz liczyć. To jest z kolego smutna wiadomość, ale takie jest moje zdanie. No. Ja Nie, tak smutna uważam. wiadomość jest taka, że ja udziały sprzedał, ja to mówię publicznie, powiem to jeszcze raz, ja się tego nie martwię. Ja sprzedał, bo przez tego oszusta bym został bankrutem tutaj kompletnym, musiałby ich, nie wiem, żebrać i nic więcej, bo on ode mnie zażądał 8 000 dolarów za wycieczka i musiał rzekim oddać, bo się Arturek hajtał i potrzebowali pieniądze, więc wzięli Znaczy, jak to, co za gościa, wycieczkę miałeś mu oddać, bo nie wycieczka, rozumiem. z Kilogos to była wycieczka, mam plakaty porobione, mam Ale zdjęcia Kilogos była porobione. wycieczka, ale ty ją organizowałeś i ty robiłeś, że tak powiem, całe wszystko dookoła tej Zgadza wycieczki. się. Mi To pomagają akurat też dwie koleżanki widziałem, z nie? Anglii, bo ja wiem, że z moim angielskim nie jest tak dobrze, więc one po prostu ze mną wszędzie jeździły, załatwiały. Ale ja wszystko organizowałem, bo głównym organizatorem. Więc zażądali pieniążki z tego, wzięli z tego pieniążki, a żeby ucwany, że ich nie dostał, to kazał mi wpłacić na portfel Truzwelt. Więc wiadomo, że tego nikt nie zobaczy, że te pieniądze były w ogóle wpłacane. Był bardzo cwany. I on mu te pieniądze oddał i od tego czasu powiedziałem, a bo stop, poślę wam pierwsze, jak będzie chce, to wam wyśle nagrania, a chyba nawet już puścił. Jak napisałem, że mogę mu oddać w papajach, bo powiedział, że mu mnie papaje warte 10 tysięcy dolarów, więc powiedziałem, jak wejdę moi dwie papaje, to jest 20 tysięcy dolarów i okej. Okay. I tam zobaczcie, co on mi odpisał na papaje. Tak samo teraz powiedzmy może, bo ty się na tym bardziej znasz, mnie uważałem za psychicznego. Jak jest możliwe, żeby 1500% podskoczyły udziały, skoro ich nie ma w ogóle na giełdzie, nie ma w ogóle ich w obiegu. Znaczy, oczywiście, że jest to możliwe w momencie, kiedy jest to oszustwo, jakim jest, to czy ten brodaty Rumsajs, czy Tymofowicz mogą sobie dowolną cyfrę podać w ogóle z dupy i no jest, no i tak jest to możliwe. Tak, ale żeby to nie Inaczej było nie. teraz piramida, Tylko, że tak jak powiedziałeś, że to jest piramida, to teraz to można szybko to udowodnić, jest bo piramida. teraz wystarczy, że ci ludzie mają kupę pieniędzy i niech wypłacą tylko połowę z tego. Od razu. Słuchaj. Ja ci powiem tak, to nawet pod piramidę nie za bardzo podchodzi, bo w piramidzie ci, którzy wchodzą później, dają pieniądze tym, co byli na początku. Czyli wy, jako będący na szczycie tej piramidy, powinniście byli dostawać pieniądze po to, żeby ten. A to jest taka piramida, że na szczycie jest tylko Tymochowicz z Rumcajsem, a cała reszta jest mięsem armatnim. To nie, to jest taka dosyć specyficzna piramida.
Nie tylko, No nie, bo tam się tak powiem, pojawił tych jeszcze dwóch jeden korzysta, a człowiek. reszta ma, wiesz. Tam się pojawił jeszcze jeden człowiek, którego, z czego już sobie nie zdawał sprawy, z tego, co on robi. Ale dowiedziałem się dzisiaj, że oni już grali w kilku projektach i to wszystko było ugrane. Także już wszystko wiem, jak to wszystko wygląda. Jedna pani się już wycofała z tego projektu. Także to wszystko już tak idzie w dobrym kierunku. Tak jakby to się miało już rozsypać i trzeba by zrobić nowy projekt i uciec i zrobić powoli wszystko. Ale Jo się pewnie Ja mylę. bym Psychopata, idiota, unikałbym wariat i w ogóle. używania słowa projekt, bo słowo projekt kojarzy się z czymś dobrym. A to jest kurwa zwykłe oszustwo, to jest zwykły skam. Ska. Tak. To jest kradzież w biały dzień. I nawet nie w białych rękawiczkach, tylko na chama tym ludziom wali te swoje dyrdy mały, te teksty opowiada. Niestety ludzie cały czas są naiwni, a ci najbardziej potrzebujący najbardziej są wykorzystani, najbardziej są, wiesz, okradzeni. No i to jest, no wiesz, no tak jakby kurwa poszedł do biednych, no i on idzie do biednych ludzi, bo bogaci mają to w dupie. Nie, ja ci powiem, Wszyscy Paweł, on ludzie. jest bardzo cwany. On zrobił bardzo świński sposób, który zrobił. Moich chłopaków wciągnęli mnie, bo wiedział, że jest dobrym człowiekiem i że nie umiał kłamać. On szukał człowieka, który mi kłamać, któremu ludzie zaufają. Więc ludzie do nas gnyli jak mrówki dosłownie. Chłopaki to wszystko robiły, widzieli, że nikt nie okradł, że wszystko idzie. A on miał czyste rączki. Dwie czyste rączki. Bo on, wszystko mu było wpłacane na. My musieli zamieniać w bankach. Chłopakom banki ABA zablokowali. Bo przez kryptowaluty, ale tu się pomyli, bo musieli mi podać wszystkie imiona, nazwiska, którzy wpłacali pieniądze. I tu już ma jeden problem, który mu załatwia. A drugi problem jest taki, że myśli, że portfele miał i nie wiadomo, gdzie idzie. Wszystko można sprawdzić, a ja mam wszystkie wydruki każdego portfelu. Tak samo miał każdy jeden mail, który mu wysyłał, i on pisze: potwierdzam udziały. I to jest wszystko do mnie. I teraz, kochani, najważniejsza rzecz. Do tych wszystkich, którzy jeszcze chcą odzyskać pieniądze, albo nie odzyskać pieniędzy, ale przynajmniej być już spokojnym, że ich nie odzyskają i że już nikogo więcej namówicie, bo nie będziecie mieć sumienia kogokolwiek w to wprowadzać. Tak jak teraz ją. Pierwsza rzecz. Zróbcie taką. Wyjdźcie z tego czym prędzej. Albo zapytacie się Temowicza, czy możecie wypłacić pieniążki. Wiem, że trzeba teraz egzamin robić, jakieś kredyty wymyślili, bo już pieniędzy nie mają, więc po $50 trzeba wpłacać. Zróbcie ten egzamin. Pobyście go mieli robić 3 razy. Jak zapłacicie 150 czy $200, a jak macie teraz udział 0,1% i macie 30 tysięcy, to wypłaccie sobie chociaż dycha, to się są już, że się są wolni od tego wszystkiego. Zobaczycie i uwierzcie mi, że tego nie będzie. Nie szło wypłacić z upcoinów. Ja mam upcoinów 5000 dolarów i nie mógł wypłacić $300. Mój syn próbuje wypłacić kilka miesięcy pieniądze. Anulowane. Anulowane, anulowane. I takich ludzi będzie więcej. I po to ten program Znaczy, robię. ja się zastanawiam, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie ludzie wpłacali pieniądze, nie pytając, jak je potem wypłacić. Bo moje pierwsze pytanie było od razu, na jakiej giełdzie te upcoiny są wymienialne. Bo jeżeli to ma być wymienialne, to nie może być zależne od humoru broda tego frajera, czy tego drugiego w brudnej koszuli zaplutego, tak? Tak, tylko to Tylko są musi dobrzy być na jakimś. manipulatorzy, Paweł, to są No. dobrzy manipulatorzy i oni powiedzieli w ten sposób, że specjalnie nie uwalniają upcoina przez 5 lat, żeby nie było, że jest, wiesz, że spadki tym, tylko on potem wzrost go wsadzi, jak już będzie w pełnym tempie. Teraz upcoin mu nie wyszedł, więc zrobił jakieś tam pieprzone następne rzeczy do powiadu ludziom. Nie, ja po prostu już nie chcę, wiesz co, bo to jest bez sensu. I on naprawdę, że się Nie nadział, mam i o kupa kurwa ludzi słów, no pakował w gówno. Ale nie jeszcze mam jedna słów. bardzo ważna rzecz jest taka, słuchajcie, kochani, nikogo nie namawiam na siłę. I o każdemu mówię, to jest wasza wola, można stracić, można zyskać. I o tak samo wiedział o tym, że mogę stracić, mogę zyskać, moi chłopaki tak samo i wszyscy. Ale teraz robię to dla was, żebyście zrozumieli, że człowiek, popatrzcie, weźcie se filmiki, o, jeszcze wszystkie nie skasuję, weźcie se filmiki i zobaczcie, kim był Hannes. Grzegorz, wysławiany, wychwalany. Tak, tak, tak. Wszystkich Ślązaków miał wprowadzić, wszystkich Hanesów. Grzegorz, ty musisz kurwa wszystkich Hanesów wprowadzić. Taki chuj ty mogłeś być. Jakby ci ty, mógł, ty się cieszysz, że ich nie wprowadził, bo by cię już nie było. Już byś był w kopie. Nie powiem ci kaj. Ciebie też Myślę, że mogliby do przy tego okazji jednego. pozamiatać, tak jakby się lekko znerwicowali, tak? Wiesz, jak to jest z ludźmi. Czekaj, wezmę sobie herbatki, bo mi już zaschło Tak, w dokładnie. gardle troszkę. Będzie trochę teraz dziwnie, bo idę przez ten.
Kochani, i o po to tutaj Paweł zaprosił, że Paweł nie był w projekcie, ale Paweł tego człowieka poznał i może powiedzmy jedna rzecz bardzo ważną, Paweł, jak wyglądało nasze początkowe spotkanie z Temochowiczem, bo tego nie zapomnę nigdy. Cześć, serdeczny przyjacielu, my się z Pawłem znamy, ile Paweł? 8 lat. Kurwa, nie pamiętam już, ale coś takiego. Ja go widziałem wtedy pierwszy raz w życiu. I wy też go widzieliście pierwszy raz w życiu, a was też przedstawił jako nie wiadomo kogo. Tak. Jakichś tam starych przyjaciół, co tam Tak. przyjechali w projekcie brać udział. Tak. No wiesz, ja się czułem nieswojo, bo wiesz, no owszem, tam gadałem z nim na internetach jakieś tam 2 razy. On tam prosił o to spotkanie, bo tam miał, wiesz, wiedział, że ja w Tajlandii i że paszport on ma już tego, wiesz, nie wiem. Chciał, żebym mu jakoś tam pomógł, podjechał do ambasady czy coś. Wiesz, ja tam Polakom jak mogę, to pomagam, nie? Teraz mniej, bo coraz więcej się zawodzę na takich sytuacjach. Wiesz, jak jest, pomożesz komuś, a potem jesteś wrogiem, nie? Ekonomia, jak się już Tak wie. to, tak to niestety jest. Ja tam żyję swoim życiem, ale ta sytuacja jest po prostu tak karygodna i tak... Pamiętam, że jak osiedle kupował, bym pokazywał te całe osiedle, które kupuje. Nie, no to był żart, bo on nawet nie wiedział, co on chce kupić. To ja wiesz, ja tu długo w Azji mieszkam i pamiętasz, że ja go skorygowałem, że chyba nie odtąd dotąd, ale odtąd dotąd. No, on Tak, tak pamiętam, popatrzył, ale to jeszcze mówi. było nic, ale pamiętam, jak on pokazał te dwa domy, które to są jego. Wprowadził nas do jakichś zwykłych ludzi, rozumiesz? Powiedział, że Tak. chcemy zobaczyć, jak mieszkają, i a nam przedstawił jako normalne domy. Nie? I myślę, że my są takimi idiotami, że wszystko wierzymy. Wiesz co? Przepraszam się, coś tam jakiś. Kot wlazł mi na teren, się kręci. Nie mój kot, bo ja kota nie mam, nie? Słuchaj, no tak, no to jest... Ja nie... To kłamiasz, który Każde buduje, zdanie, które on sabotuje. wypowiada, każde słowo, to jest manipulacja obliczona na to, żeby zrobić wrażenie na potencjalnej ofierze. Jak przestajesz być dla niego potencjalną ofiarą, to nie jesteś w ogóle w kręgu zainteresowania To nie jest. jakiegokolwiek. To nie jesteś. To już jesteś B i trzeba cię zlikwidować. Straszyć Może i nie tyle likwidować. zlikwidować, co tam zablokować, żebyś mu nie przeszkadzał okradać innych, bo no niestety, ale jest bardzo skuteczny z tego, co widzę. No, Niestety, ale dowiedział się dzisiaj nagrani od człowieka, który słyszałeś, słyszałem. że powiedział, że temu hobby, że jest niebezpieczny. I że dostał Tak. pogróżki i moto, wszystko i tak dalej. Czyli i to jest Moim zdaniem te 2019 pogróżki to sam roku. Tymochowicz przez kogoś tam puszcza. Bo jest już obsrane. No. A im bardziej jest obsrane, tym bardziej będzie próbował grozić. Ale to jest taki bezzębny kundel, Ale moim słuchajcie, ja zdaniem. teraz mogę zrobić taki sąknik, jak Temochowicz zastosował w momencie, jak na wycieczce mnie oszukali i chcieli ode mnie, zrobili takie coś. Mogę to powiedzieć publicznie, bo tam w dupie. Jedna pani mnie zaprosiła, żeby przyszedł z nią porozmawiać. Bardzo mnie prosi, bo ja powiedział, że to wszystko ujawnia i was tu pozabierą. Więc zadzwoniła do niej, powiedziała, że mam przyjechać, bo chce się z nią spotkać. Przyjechała na spotkanie, zamiast spotkania był ten brodziaty pajac, że tak powiem. Przyszedł, powiedział, że chcemy z tym człowiekiem mieć do czynienia, bo iść i nie dyskutujemy w ogóle. On chciał mnie przekupić, chciał mi kasa wsadzić, ja mu powiedział wyraźnie. I to jest to, co teraz żeście powiedzieli, że ja milion dolarów chcę okupu. Tak, nie okupu. Powiedziałem ci tak, Arturku, że ty Mochowicz powiedział, jak to jest scam, to milion dolarów mi daje, bo mam 86 milionów na portfelu. I pokazał mi ten portfel, niby jego. I jest to udokumentowane na Facebooku, już to wystawiłem go. I powiedziałeś mi 86, przepraszam, czego miał na tym milionów portfelu? dolarów. Nie, daj spokój. Ale Jak on czekaj, miał 86 a ja bym milionów też bardzo dolarów, to uważnie już z poczekaj, bo nikim ja was by nie przepraszam. gadał, tylko dawno by gdzieś siedział zaszyty na jakichś Malediwach Ale ja czy teraz chuj tu wie gdzie. powiem to wszystkim prosto w oczy, jak było. Kochani, ponieważ prowadzili mnie bardzo dużo ludzi i wiem, jakie pieniądze poszły do Tymowowicza, więc powiedziałem mu, że milion dolarów, żeby oddał tym ludziom wszystkim to, co im zabrał. I 15% odsetek dla nas za to, żeś nam zniszczył życie w tym momencie. To była moja propozycja. Więc zostałem zastraszony, że tutaj w Kambodży mogę zginąć, że tu na motorze jeżdża, może ciężkie auto przejechać i tak dalej. Wtedy ja powiedziałem mu też pewne słowa, że on też ma matkę w Polsce i niech mnie straszy, bo ja też mogę tak samo kogoś posłać. Wtedy się też obesło i się skończyło, się do mnie już nie odzywało więcej w ogóle. To była Ja nasza myślę, że on ostatnia się rozmowa. matką w Polsce tam bardzo nie przejmuje raczej, bo to jest taki typ, co tylko o sobie myśli. Ale nie o to I chodzi. nawet. On, wiesz, po prostu zrobił to, żeby, wiesz, ode mnie się odpierdzielił.
I tyle. I to była moja ostatnia rozmowa, jaka była z nimi. A ludziom naopowiadali takich głupot i na Zoomach takie głupoty opowiadają, że tego się słuchać nie da. I wiesz, co najbardziej mnie niepokoi? Że ci ludzie byli, widzieli, jak on wyglądał, jak chodzi, brud. Nie będziemy już tu powtarzać, bo wszyscy wiemy. Playa jest taki zwykły Widzieli śmieć, go i taki wiesz co, lump, i po kurwa. prostu mu dali, ufają. I teraz mnie obgadują, że ja wycieczki nie zrobię, że to ja nie robię wycieczki, że to ja. Tak, on kłamie. On żadnych pieniędzy nie chciał od niego, Piotruś. To on tak kłamie, to on postawił teraz budynki, mieszkania mu, co nie wiadomo co jeszcze, wiesz, to po prostu jest straszne. Ludzie, wy macie tak w głowach nasrane przez tego człowieka, że niektórzy, którzy was bardzo szanował, chcieli, żeby wam pomóc, że się przejmował wami, wy się mi pokazali jedna rzecz, że w tej chwili. To do mnie najważniejsze jest odzyskać moje pieniądze, a reszta mieć w dupie. Tak naprawdę. Bo ja po prostu Tak, chcę do naprawdę. was dobrze, a wy mną dupa wycieracie. I to poza programem. Weźcie, zróbcie ze mną Zooma i porozmawiajcie publicznie. Ja wam powiem, jak było. Tak jak teraz mówię tutaj. Nie bójcie się Niech tym, jeszcze ale na wy ten się Zoom boicie, bo wejdzie chcecie tym kupili okolici ten pieniądze. brodaty i niech dyskutują, tylko że nie oni ma, tylko że niech Zooma ktoś z boku, że tak powiem, otworzy, żeby oni nie mogli Brodaty nie będzie zablokować. ze mną dyskutować, bo dlatego utna w 5 sekund i będzie musiał mieć adwokata Tymochowicza i będzie się włączał, ale tak nie chce. Ja mogę zrobić Brodaty albo z Tymochowiczem osobny wywiad jak najbardziej. Proszę bardzo. Tak jak teraz rozmawiam z tobą. Niech kurwa weźmie jeden Zoom zrobimy i zobaczymy, co będzie. I pozwala mu mówić. Nie ma problemu, ja się tego nie boję. Ale on się boi, nigdy nie pójdzie. Tak jak Kaczyński nigdy nie stanął z Tuskiem już. Raz Zgadza jeden, się. pamiętam, stanął, Dobra, a potem już Paweł, wiem, nigdy. że jesteś też zajęty, nie chcę ci przeszkadzać. Ja myślę, że dali mi przekaz wyraźny ludziom, że zrozumieli. Jak zrozumieli, to okej, okay. Jak nie zrozumieli, to trudno. Mam nadzieję, że nie będzie wyświetlny 1 300 000 czy tam ile, tylko że będzie bardzo, bardzo dużo, że to pójdzie naprawdę w świat. Udostępnijcie to wszystkim, mówcie o tym, mówcie o kontaktach ze mną. Jestem w Kambodży, na miejscu, mogę go pokazać na miejscu, gdzie on mieszka, bo nie ma indziej, się nigdzie nie straci. Mogę pokazać biuro, kilogos, pojrzę go, pokażę na zdjęciach. Mogę dużo rzeczy pokazać, ale przede wszystkim, kochani, chciałbym to zakończyć jak najszybciej, bo ja mam swoje biuro podróży i swoje rzeczy. I do mnie tym celem tutaj w Kambodży jest to, żeby wyście przyjeżdżali, byli szczęśliwi, odpoczęli się fajnie, zobaczyli sobie fajne rzeczy, fajny świat, żebyście mogli po prostu przyjechać do domu i powiedzieć: wow, to było to. I to jest moim marzeniem. A jak przyjedziecie do mnie, to zapewniam, że ze mną się bawić, nudzić nie będziecie, tylko bawić. To tyle. Dziękuję wam Nie, serdecznie. no, generalnie rzeczywiście mielenie się z tym Tymochowiczem to jest strata czasu i strata życia niepotrzebna, wiesz. Ja dlatego zgodziłem się tutaj z tobą publicznie pogadać, dlatego że po prostu brzydzę się takimi typami, a wiem, że wy jesteście porządnymi ludźmi, że zostaliście po prostu okradzeni, że takich ludzi są kurwa jak nie dziesiątki, to setki, albo nie wiem, czy nawet nie tysiące. No. Po prostu Zgadza tego się. nie wiem. Ale podejrzewam, że jest tak, że dużo bardzo ludzi zostało przez niego wyjebanych. I to takich jak mówisz, że ostatnie 3000 dolarów z nadzieją na poprawienie swojego losu, a tu chuj, jeszcze kurwa, jeszcze go wyjebał z tych ostatnich pieniędzy i człowiek za chwilę nie będzie miał nawet czynszu zapłacić czy na jedzenie, bo liczył, Zgadza że się. sobie tutaj zarobi, a to nawet nie wycofa. Dokładnie. A te I tyle. kanalie, wiesz, na takich właśnie biednych ludziach kurwa żerują. Gwarantuję ci, nikt, kto ma duże pieniądze, nie stanie z nim, nie położy na te fejerskie te, bo każdy potrafi liczyć pieniądze. No. Zgadza Każdy, się. kto ma te pieniądze. Dlaczego? Jakbym był, wiesz, biedakiem, to być może, że dałbym się w to wmanipulować, tak? Ale ja umiem trochę liczyć, umiem troszeczkę myśleć na różne tematy Paweł, może się szybko przerwę, bo się Zoom już kończy, ale powiem ci tak, na No. pewno trafi ten komentarz, że jesteś ty biedokiem i tak dalej. Ja cię osobiście znam. Na Ja byłem pewno u ciebie będą w takie domu komentarze. prywatnie. Niech Ja takie widział, będą. jak Ja jestem mieszkasz, i ja biedakiem i wiem, że chuj. to nie jest Tymochowicz, który się chwali, tylko Paweł naprawdę jest człowiekiem bardzo, i to bardzo dobrze ułożonym. Tak to mogę powiedzieć. Wiesz, to nie chodzi o to, czy ja mam dużo pieniędzy, czy nie mam, tylko czy ja potrafię właśnie przed takimi gnojami się ustrzec, czy Bronić, tak. po prostu uchronić, nie wchodząc w takie rzeczy. No i dlatego wszystkim mówię, nie wchodźcie, a ci, co weszliście, pogódźcie się ze stratą, bo to już nie jest do odzyskania. Nie chuj. Dokładnie. Kochani, dziękujemy wam wszystkim jeszcze raz za to. Paweł, serdeczne dzięki za to, żeś wystąpił. Myślę, że niedługo się znowu spotkamy, więc Myślę, że tak. do zobaczenia. Cześć, trzymaj się.
Powodzenia Wam życzę.